miasto Nagano znajduje się w górach i leży w środkowej części wyspy Honshu. Miasto Nagano powstało dopiero w końcu XIX wieku, a powstało wokół buddyjskiej świątyni, którą pokażę za trochę. Jest w pobliżu, przy głównej ulicy, także mnóstwo innych świątyń religii Shinto i są nieco do siebie podobne. Tutejsza Main Street nazywa się Chuo-dori i nie sposób jej pomylić z inną. Jest przyozdobiona miniaturami świątyni. Będzie za tydzień. W Japonii w naszych miesiącach letnich, czyli gdzieś tak od czerwca do sierpnia, jest pora monsunu, pora deszczowa. Jest tutaj wtedy bardzo gorąco i mokro. Japończycy wymyślili sobie sposób, w jaki sposób dać miejsce na przetrzymanie deszczu i jednocześnie nie stracić na interesie. Po prostu zadaszyli niektóre ulice. Albo zrobili dachy nad całymi chodnikami przy głównych ulicach. Odkryłem sklep z przyrządami dla ninja. Wiktorku niestety nie przywiozę ci, dlatego że nie nadaję bagażu. Zabraliby mi na pierwszym lotnisku. Duży teren świątyni Zenkoi stał się praktycznie miasteczkiem turystycznym, w którym jest wszystko, co dla turysty może być potrzebne. Od suwenirów, wszelkiego rodzaju sklepików, tradycje związane z kulturą ninja i temu podobne bajery. Ale miejsce jest piękne. Świątynek mniejszych i większych z prawej i lewej jest także wiele. Wygłaskany do czysta. Świątynia przed chwilą oglądana z tą ceremonią ma związek z dziećmi. Tutaj zabaweczki, które zostawiono pewnie w podzięce za zdrowie albo coś tego typu.
związku z częstymi trzęsieniami ziemi w Japonii budowa takich schodów zewnętrznych jest tutaj normalką. 2 lata przed milenium odbyły się tutaj zimowe igrzyska olimpijskie. Nieco ponad godzinę jazdy na południe od Nagano i przywita cię także miasto. Miasto Matsumoto, leżące również w górach. Te góry są jakby bliższe. A przyjeżdża się tutaj po to, żeby zobaczyć przepiękny zamek Matsumoto. A oto i on w własnej osobie. Jest otoczony fosą, ale również białasami. Karpie jakieś takie prawie metrowe. Jedno jest pewne, przyjeżdżają tutaj wszyscy, z tego większość to miejscowi. Oczywiście przyjeżdżają tutaj na spacer, tym bardziej, że jest wiosna i piękna pogoda. Zamek został zbudowany w końcu XVI wieku. Obecnie jest zabytkiem narodowym. To mi się również w Japonii podoba. Tutaj wody zwyczajnie są czyste. Obojętnie, czy to jest w parku, czy w rzece w środku miasta. Gdy te kreski z boku się zmniejszą do zera, światło się zmieni. Mam również samurajską zbroję. Autobusy z mojej strony, czyli od centrum wyspy, przybywają na dworzec kolejowy i stację autobusową Shinjuku. To jest właśnie tutaj, centrum tego ogromnego miasta. Tokio, samo centrum, okolice Pałacu Cesarskiego. Będąc po raz pierwszy w Japonii, właśnie przy pałacu podziwiałem te sosny, które jako duże drzewa były przygotowane jak banzaje. Obecnie ten mały park sosnowy nazywają Parkiem Narodowym.
I oto sam pałac. Dalej podejść się nie da. Praktycznie ogląda się to miejsce i ten pokazany przed chwilą lasek. I pomyśleć, że wtedy, kiedy byłem tutaj poprzednim razem, to było zaraz po rozpoczęciu się XXI wieku, był tutaj lasek, który dopiero rozpoczęto formować. W typowym barze sushi kucharz jest za ladą i podaje klientowi na półeczkę, na takich drewnianych deseczkach. Czasami organizowane są w postaci takiej rzeczki pływającej, w której sushi pływają sobie na łódeczkę. Ja niestety zjadłem, zanim to nakręciłem.